Witam serdecznie w kręciku Sweta na Osadzie. To jest ostatni odcinek w sierpniu, więc no, dzisiaj będzie dronowanie po porcu, no bo trzeba to rozbić, bo trzeba będzie siać już powoli. Znaczy siać, no siać będzie trzeba we wrześniu jakieś tam zboże, ale trzeba to powoli sobie rozbić. No niestety muszę przez pole przejechać. No i w późniejszej części odcinka, jak to zabronuję, to będę wałował. A jak starczy czas, a myślę, że starczy, jeszcze pojadę sobie kosić. Jeszcze sorgę na usługę pojadę sobie kosić. A dzisiaj sobie zapiąłem dość fara do bronu, no bo stwierdziłem, ile można tym John Deere'em bronować cały czas. I teraz sobie sprawdzę dość fara, jak to na mnie pójdzie. Powinien mieć trochę lżej, bo on, no, bo on ma inną skrzynię. No i też więcej koników trochę. Bo tamten ma chyba 180. A ten ma 200, 210. Bronowanie to jest akurat szybka robota, więc tutaj GPS-a nie potrzeba. Zresztą kto mądrze by na GPS-ie to znowu. Co? Aha! Dobra. Wyłącz tego GPS-a. Mówię, co on ma tyle siły, ten Dajszwara, ja już wiem, czy mam tyle siły. No bo przed odcinkiem siałem sobie rzepak. Że tego on tyle zapie... No bo nie ma jak siałem. Siewnikiem po prostu siałem. Tutaj dwa pola zasiałem tamte. Miało być tylko jedno pole rzepaku, ale jednak w trakcie pomyślałem sobie, że zasieję sobie jeszcze drugie pole rzepaku i tyle. I mam trzy w sumie duże pola rzepaku, więc rzepak będzie na, w sumie na cały odcinek do koszenia, nie? Więc tak to wygląda. A my sobie bronujemy tą orkę, którą w poprzednim odcinku robiłem. Popatrz, jednak przejechałem. Nie zobaczyłem nic. No i elegancko to idzie. Tego. Mówię, później trochę powałuję sobie. I jeszcze myślę, że na koniec sobie wskoczę na ten kombajn. Trochę pokosić. No bo sorgo to tutaj... Nie wiem, czy u mnie na serii kiedyś będzie. Zobaczę. Może kiedyś tak. Ale na razie nie planuję w sumie sorga. Na razie nie planuję sorga... O, patrz, jeszcze ursy co stoi. Trzeba będzie posprzątać. Teraz trzeba przewinąć do września. A ja na razie nie będę przewijał do września, ponieważ... Chciałbym sobie zrobić ten mod wreszcie na te krowy, żeby żarły trochę mniej żarły i mniej dawały po prostu tego obornika. No bo to jest przesada trochę, żeby tyle żarły. Chociaż o 1/3 zmniejszyć, no bo 20 ton, no to tak chociaż, żeby te jeden paszowy, czyli 12 ton dziennie schodziło, nie 20. No to już 8 ton, no to już jest w sumie trochę zapasu, nie? Na każdym dniu 8 ton, no to jest kurde. Muszę z Krugiem pogadać. Jak widzicie, pole takie malutkie. Znaczy, no jeszcze jest ok, ale w przyszłości będzie musiało być zmienione te pole. Bo obrony trzeba złożyć. Będzie zmieniony, bo tutaj będzie dołożony do tej jedenastki tutaj. Zegarnik na środku zostawię sobie, bo jest fajny. Ale tak to wszystko w koło będzie zaorane. Albo skoczę sobie łąką. Tak sobie myślę, czy by jeszcze nie zrobić koszenia łąki we wrześniu. Bo w sumie siana nie mam nic. No i przydałoby się w sumie siano zrobić. Tak na dobrą sprawę. Nie ukrywam, ale przydałoby się siano. I tak teraz jest poważny to. To fajnie sobie to zakryję od razu. Chciałem koszenie, no i mam koszenie. Na kontrakcie. Nie wiem, czy pole tutaj po prawej było.
nie chcę się już sprawdzać, bo sobie wziąłem inne, więc... No trudno. 19 za 5 minut, więc... Nagram sobie ten odcinek, wrzucę go. No i będzie fajnie tam co dzisiaj. Wtedy będę sobie save ogarniał. Już do 22. Chyba tego Enkrika sobie ogarnę, żeby tę gospę postawić. Bo... Znaczy, no już dawno jest gospa postawiona. Jakby ten film widzicie, to już jest dawno gospa postawiona. To jest odcinek chyba na za 2 tygodnie dopiero. Jak coś mi się świta, że to jest za 2 tygodnie dopiero, czyli już... Na ostatni odcinek w maju to chyba już będzie. Bo czerwiec raczej chyba już nie jest. Chyba. Nie wiem nawet, jak to w kalendarzu wypada. Dobra, na pół brony tu pojadę i tyle. Tu nie wiem, jaką miniaturkę zrobić, ale... Ale chyba dojścia z bronami, więc zostawię sobie po prostu na polu i tyle. Nie, to brono jest tak świetne, że to jest... Taki dodatek na odcinek jak cholera, nie? 8 minutek i robotka zrobiona i to mi się podobało. 8 minutek i można kolejną robotkę robić. No a po powerce to wypadałoby zabronować, więc... Wpasowało się jak uda. Nie, no elegancko to. Akurat bronowanie to jest najlepsza robota, jaka może być. Może nie do końca tak się planuje, że całe to pole w koło, ale... No, ale wiadomo. Sprawione jest, jest. To jest gitara się ma. Bo sobie już więcej włączę sobie po odcinku. Niby byłem tam już, ale... Teraz zaufam. No i dobra, tak w sumie to wielki ciuł tutaj zostanie. Teraz jak przejadę, to tylko taki trójkącik zostanie tutaj do zabronowania i tyle. I dewałować. Nie wiem, jakie polewałeś. Już zacząłem tam, to tam muszę zwalować, ale potem. Odbornik jest zajęty na tył. Włączyłem. Nie wiem. Jedno z dwóch na pewno musi być zwalowane. No i dobra, do kuboty. Chłopset. 30 i login. W tą stronę GPS-a i jedziemy. 9,5 metra. Zwalamy to akurat fajna robota. W takich polach, gdzie bym kiwał, to robią roboty. Bo te szóstki już tak tymi szóstkami nie odchodziło. Już po prostu jak już wałowałem te pola, to już schodziło czasu. Nie ukryłem, że nie. Dawaj tu i tu. Case sobie odpoczywa, bo muszę mu kupić tura. Tura, widły i przyczep. Bo jednak będę musiał robić siano. A tą łąkę będę się pozbywał, więc muszę sobie kupić jakąś łąkę właśnie. Kupić łąkę. A tam są fajne łąki na dole. Tam za rowem, tam są fajne łąki, więc... Więc będzie się działo. No ta łąka już mi się... Nie ukrywajmy, trochę znudziła. Bo trochę już ją tutaj robiłem, no bo jak jeszcze tutaj siątka była... To ona już była. Siątka, trzydziestka. Przecież ja chyba nawet na 30 minut jeszcze przewracałem tą łąkę.
To było dość dawno temu. To jest koło 60 odcinka, nawet nie wiem, który to jest odcinek. Tadaa. 57, 23. No to jest 30 maja ten odcinek. No czyli ostatni w kwietniu. Ostatni odcinek w maju. No i gitara. No więc... Tak to wygląda. 58 to jest numerek. To jest numerek 58. Kurde, ale długi ten sezon. Coś mi się wydaje, że długi ten sezon jest, naprawdę. Nie wiem, albo on musiał naprawdę dłuższe odcinki robić, albo powoli myśleć nad jakimiś tam napsami. No bo to jest kurde hit. Ile już to jest, któryś tam odcinek z rzędu z sierpnia. Nawet nie wiem, kiedy sierpień zacząłem. Musiał zobaczyć. Ale z piąty odcinek na sierpniu to jest jak nic. To może być nawet piąty albo szósty odcinek już. No, może być, bo w sumie trochę tych odcinków już było, nie? Bo była i kiszonka, i żniwa owsa były, i... Jakieś tam oborniki, i talerzowanie było, i siewy, i orka po kukurydzy. No nie wiem, nie wiem. Nie wiem, ale dość dużo mi się wydaje, że tych odcinków już było z sierpnia, więc... Tak to wygląda. A, Jandirasa zostawiłem, niech sobie odpoczywa. Z zarożutnikem. Nie odczepiałem go, bo na live dość dużo dostał w palnik. Dość mocno, o może tak. Było i obornik, różyca i potem wapno na wszystkie pola trzeba było rzucić. Więc roboty miał na live, nie? Czy na live kończyłem książkę, to ja na tym sobie widziałem 3 godziny. No bo jak zacząłem o 22, no to pierwszej w nocy live'a skończyłem. Tyle tutaj roboty było na tym serwerze. Jakby kiszonkę zrobić, tutaj wapno, tam jedno pole zaorać. Bo jedno na odcinku orałem. Więc roboty były. Bele trzeba było pozbierać, a właśnie słomę sprasować do końca. Więc roboty były. No, patrz. Trzeba to zwałować jakoś tak, byle jak. I będzie gitara. Nie no, miniaturki już kolejnej z nich nie będę robił, bez przesady. A kiszonki dało 200... 220 ton chyba. Z tego co pamiętam. 220 albo 215, coś takiego było. 220 albo 215 było. No i sieczkarnia zwrócona, przyczepa też zwrócona, więc... Jesteśmy na zero. Flet na osadzie to jest flet na osadzie, pamiętajcie. Dobra, w sumie to nie ma znaczenia, które pole będę wałował, bo i tak muszę zwałować i tak. To lecimy po kolei tu przez drogę i tyle. Tak sobie myślałem, że coś mi wyskoczy z lewej strony, nie? Aż w sumie odliczałem sobie. Czy mi wyskoczy, czy nie, ale jednak wyskoczył. Jumpscare. Te pole teraz są w sumie trochę wielkie po tym, że pak, na tym, po tym, że paku jest. Ale ja będę kosił na odcinku, więc... Właśnie, jeszcze beczkę na gnojowicę muszę kupić, żeby rozlewać na łąki. To też, ale... Po prostu, no... Obornik ogólnie wytępiłem do zera, nie? Więc nawet chyba na jakieś pole mi tam nie starczyło.
obornika. Nie pamiętam na jakie, ale wiem, że na jakieś mi zbrakło. No, czemu zawsze jak chcę coś ładnie zrobić, to zawsze musi się coś popsuć. Dobra, to jest na pół przejazdu wału, więc... Tak sobie teraz myślę, czy lepiej nie było tym przejazdem obok jechać, a tutaj tylko do... na pół wału wjechać, no ale dobra. Ale nie, tak było lepiej, bo tu w sumie będzie dłuższy przejazd, więc... Tylko, że na pół... tak jakby na pół szerokości będę jechał. No ale dobra. To się da. ...107 na minusie. No nie podoba mi się to, że jestem na minusie, no ale trudno, nie? Takie jest życie. A teraz przyjdzie kolejna godzina, będę na plusie prawdopodobnie. Albo i nie. Ale rano już będę na plusie na pewno, chociaż... Tak sobie teraz myślę, że mam dość duży kredyt, więc... Trochę kredyt też mi zeżre. No i będę musiał sobie zmniejszyć tego mola. Niech nie wiem. Są dwie opcje. Albo zmniejszyć moda, albo wywalić mi tego moda. W sumie fajnie jest na tym modzie. Ale ja go chyba sobie wyłączę. Chyba tak. Fajnie, że jest sielak. Jałówka. Krowa. Ale myślę sobie, czy nie wyłączyć tego moda i po prostu jak będę miał jak sobie go przerobimy, to wtedy chyba sobie go włączę z powrotem. No bo jednak dość duże żrą te krowy, nie ukrywam. Ja chyba tak zrobię, że ja po prostu wyłączę tego moda i tyle. I wtedy ewentualnie jak postawię nową oborę, bo miała być też nowa obora sedana. Tutaj miało być byki, a tam miało być, wiadomo, jałówki i krowy. Więc chciałem... Więc raczej wyłączę tego moda, żeby ci nie denerwować. I pewnie teraz tego żarcia, co mam naprodukowane, to będzie starczy mi na 2-3 lata, więc... No ale zobaczymy. Albo zmniejszę tego moda, albo... No. Po prostu zmniejszę tego moda, albo go wyłączę. Więc opcje są dwie. Tarari, rarara. Treści. No i tak to jest. Ile minut? 20. No to jeszcze sobie powołuję chwilę. No tu mam dwa przejazdy. No to jeszcze sobie te trochę pole obok tutaj zacznę i tyle. Trochę sobie jeszcze powołuję i wtedy pojadę. Jak będzie tak 25-26 minuta, no to pojadę już kosić, nie? Żeby do tej 40 minuty sobie pokosić. ...9,4, no to nawet na 9,6 myślę, że te wały by ogarnęły. No ale już nie będę cudowy. I tak dobrze, że dwa pola ogarnąłem. No bo myślę, że szóstkami to bym pewnie tamto pole dopiero kończył.
No tak to jednak, no trochę pole dużo się już zrobiło, jakby nie było, nie? Jak te krzaki tutaj znikły. No i ładny kawałek się tu pola zrobił i o to chodziło. Dawaj, dawaj, gazu, gazu, synu, gazu. Kubota dopiero 3 godziny, więc do wałów może być kubota, nie? Bo fajnie jest ta kubota. Czy tu nie chodzi o fajność ciągnika, tylko po prostu tak, nawet kabaretowo pasuje do tych wałów. Bo case wiadomo, jest mniejszy, więc on tam do kosiarek, do tura, do takich rzeczy będzie. Dostanie turę, no to wiadomo, będę trochę będę starał się więcej turę operować, czyli tam jakieś beleczki. No i... Na pewno belki turem będę ładował. A czy... Kiszonkę? Kiszonkę raczej szoferkiem. Więc zobaczymy. Dziewięć metrów. Jak ja tu wjadę. No i tak na trzy razy i tak. No to jest dość szerokie, nie? Na cztery nawet. No ale chodzi mi o to, że na dwa razy. Że jak wjadę tutaj i zaraz tutaj zrobię kółko i wyjadę. Albo i na trzy. No trzy bym to wziął chyba. Tarirara. Dawaj kręć. Tymi wałami kręć. Moje pole to mogę sobie tu nawrócić. To i tak będzie zasiane i tak. Więc tam, jakby to powiedzieć, wielkiej szkody nie zrobiło. No i dobra. 23 minuta, no to mówię do 26, tak? No to jeszcze 3 minuty, no to jeszcze 3 minuty, no to jeszcze 2 przejazdy zrobię. Nie no, jakby tak... Nie, w przyszłości chyba Kruka sobie ogarnę tutaj. Bo Kruk by chętnie zagrał. Bo on młody ma, więc... Myślę, że Kruk by mi pomógł. Tak mi się wydaje. No, jeszcze muszę sobie ogarnąć ciemność, jakiś fajny. Ale to nieważne dlaczego. Dawaj, dawaj, dawaj. Jakby nie było, że zaraz całe kurde pole zwałuje, nie? Nie no dobra, wjeżdżam na górę i koniec, no bo jest 24 minuta, no to... Czy co, to mówimy tutaj kurde 4 przejazdy zrobię? Nie no, idę do kombajnu, bo sam już nie będę tego wałował. Zwałuję sobie to na poza odcinkiem. Albo na live, nie no, na live nie, no bo live dopiero będzie w piątek albo w sobotę. Ale fleta raczej już nie będę nagrywał, więc... Nie ta strona. No a wtedy na wrześniu myślę, że zrobiłbym sobie jakiś odcinek jeszcze z... No na pewno z siewu będzie odcinek. No i wtedy bym sobie dorzucił do tego nawozy, nie? Nawozy na rzepaki. No i tyle by było.
z tego sezonu. No bo wtedy już by, nie wiem, musiał być chyba listopad, żeby sprzedaż pokazać, nie? Znaczy tylko pokazać sprzedaż, bo że pakuje oferty 18 to on. Ale mi wymusił. No ale opsa, mam 32, no to trochę kasy by było, nie? Albo po prostu nagrać sobie wstawkę do wiosennego odcinka i tyle. To też by nie było głupie. Myślę, że ta wstawka będzie chyba najlepsza. Bo ja sobie bym po odcinku to przewiózł wszystko. Te wszystkie plony tutaj i tyle. Nie no, nie bym przejechał z tym headerem, ale zostawię tutaj wózek. No i dobra. Jak dobrze to jest automatyczna skrzynia, nie? Bo już przyzwyczajenie chciałem sobie spację wrzucić, żeby cofnąć. Ale dzisiaj w sumie nie jeździłem manualną skrzynią, można tak jakby powiedzieć. No bo nie jeździłem żadnym takim sprzętem. Bo kubota ma automatyczną. Dojść też ma automatyczną. Fajnie, dobrze, że wałek założyłem, nie? To też jest dobre. Nie wiem, ile by sobie tutaj pokosić minut? Myślę, że tak do 25, nie no, do 25 po, no to myślę, że tak 8-10 minut, nie, żeby było tego koszenia. Żeby nie było też, że nic nie skosiłem. Chyba, że szybciej będę miał pełny zbiornik. No ale to takie jestem, sobie przejadę i tyle. Nie ma lipy. 20%. Ty dość daje te sorgo, więc. Statystyki. Dwa filmy ty? Co jest? A bez kitu, bo w czwartek i w sobotę był. Do lewej, bo Żyda robię. A ja robię tu już, a ja robię... A, tutaj już byłem. Tutaj miałem przyjść. Nowa karta. Obiady. Oj. No i dobra. Co by tu ciekawego obejrzeć? Dobra, już wiem. Kategorie. Czyli za każdym paleniem to co inne piny się pojawia.
Okej. Okay. O, pełny zbiornik, dobra. Ile jest minut odcinka? 31, no to nie. Nie wiem, przejadę sobie case'em i chyba skończę, bo... Bo ten koszenie miało być takim dodatkiem, a nie główną robotą, więc... Zaszedę teraz dookoła, tam sobie objechałem. Więc chyba nie ma lipy. Dobra, a teraz tak. Full. Słyszałem, że jest pełna, ale już nie zdążyłem zahamować. Dobra. Nie no, przyjadę... tak, przyjadę sobie case'em na pole i będę kończył odcinek. Tarirara. No i poszli szybkiej się. To oglądałem. To oglądałem. No i dobra, ja dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się cieplutko, cześć i pa pa. Też się ustawię, żeby się spało. Dziękuję, do następnego, pa pa. 33 minuty starczy.